Biba? Biba! Biba! Czyli blues? I ballada! I nagle jakby ktoś życie pokrzywił, w sercach sieją trwogę i hałas. Czyli Zbyszek Jędrzejczyk, Adam Tkaczyk. Dobry wieczór! Witamy! Widziałeś, jaki klub wywalili na Saskiej Gębie? Nareszcie. Ja się cieszę, a ty? Teraz to będzie. Ja się będzie działo, Biba za Bibą, proszę ciebie. No bo blues. No i balada. I balada. Nasze Rivendell, ogień w środku nocy. Blues i balada, czyli Adam Tkaczyk i Zbyszek Jędrzejczyk. Witamy, proszę Państwa, teraz już poważnie. Witamy serdecznie, strasznie fajnie, że Państwo przybyli na inauguracyjny koncert naszej, nie wiem jak to nazwać, cyklu naszego koncertowego, który sobie tutaj wymyśliliśmy w tym wspaniałym przybytku, który dopiero nam się otworzył. Adam będzie naturalnie odpowiedzialny za stronę balady, poezji śpiewanej. Romansu. Romansu. Łzami i alkoholem ulica towarowa rośnie. A Zbyszek za bluesa. Ooh, hangover day. Lord, I feel so sick and blue. Postaramy się zapraszać ciekawych gości, ciekawych muzyków. W Polsce jest niezwykła ilość bardzo dobrych zespołów, muzyków, artystów, którzy reprezentują oba kierunki. Będziemy mogli zapełnić spokojnie przynajmniej cały następny rok. Tak, i nie wiedzieć, czemu nie piszą o nich na Pudelku. No na czym? Pudelek.pl, nie byłeś ostatnio? Pudelek. Pudelek.pl, wejdź koniecznie. Pudelek, nie, tego jeszcze nie znam. Za zupełnie inne Przed strony. Snem wejdź. Za zupełnie inne strony. Proszę Państwa, żeby długo nie przeciągać tej teatralnej scenki, którą chcieliśmy rozpocząć, myślę, że przejdziemy do muzyki, ale mamy problem. A tutaj jeszcze tylko zadam pytanie takie jedno, na dobry początek. Czy nam się w ogóle udała ta scenka? Troszeczkę tak chociaż? Tak? Bo, drodzy Państwo, my jesteśmy takie chłopaki saskokępiaki. Tu stąd. Kolega jest z Saskiej Kępy. No i kolega też jest z Saskiej Kępy. I my na co dzień to, proszę być spokojnym, my tak nie chodzimy po Parku Skaryszewskim. My tak tylko tutaj dzisiaj, z szacunku. No to polony za czas zacząć. No ale kto? A no właśnie, bo tak, no bo są dwa zespoły. Dwa zespoły. A, no w ogóle, o co chodzi? Dzisiaj nie zaprosiliśmy żadnych specjalnych gwiazd, co mamy w przygotowaniu. Także następne koncerty będą na pewno z gwiazdami. Planujemy na przykład następny koncert 2 grudnia. Jeszcze nie wiadomo, jak on będzie dokładnie wyglądał, ale taka jest sugestia i propozycja. A dzisiaj mamy tylko i wyłącznie nas. Państwo macie nas tylko. A my siebie. To znaczy, my nie będziemy we dwóch tutaj śpiewać ani nic, tylko Adam przygotował cały program ze swoim zespołem. Chodziła Matka Boska po morzu. Matka Boska, ucieczka grzeszny, a księżyc się już w kołysce położył, a wieczór był wieczny i śmieszny. Czyli jako gospodarze prezentujemy się tutaj obaj dzisiaj Państwu i co z tego wynika? Nadal będziemy we dwóch starali się prowadzić tą scenę pod tytułem Biba. Już tamci się rozjechali, a czemu oni zostali?
My się znamy już nie od wczoraj, ani nawet nie od przedwczoraj. No kto ma, no to jak, no kto będzie zaczynał, no? Ja nie wiem, tak żeby było sprawiedliwie i... Sorry, ja mam pomysł. Może my poprosimy pana Roberta Jakubika, o, tak, gospodarza tego, tak, całego terenu, budynku i w ogóle, niech on rzuci w ogóle monetę. Tak, liczymy na Salomonową podpowiedź. Tak. Ja witam państwa serdecznie. To jest dyrekcja. Witam państwa. To jest dyrekcja. Mam nadzieję, że będziecie państwo dobrze bawić, a ja rozpoczynam... To znaczy, Reszka, o Boże. To ja mówię, Reszka i PZPN teraz. To ja Reszka. No dobra, no. Tu? Tak, tu. Proszę państwa, nic mi więcej nie pozostało, jak zapowiedzieć. Bardzo mi przykro. To ja znikam. Proszę państwa, Robert Jakubik, proszę państwa. Bez niego nie byłoby ani nas tutaj, ani państwa. Oczywiście przy pomocy CPK-u na Podskarbińskiej, pani Basi Wasiak i całego tłumu ludzi, którzy się przyczynili do tego, że mamy ten wspaniały dom kultury na Saskiej Kępie. Adam Tkaczyk ze swoim zespołem otworzy dzisiejszy wieczór. Grupa nazywa się Wyspy Dobrej Nadziei. Dziękujemy. Chcesz nam tu...